No pewnie. Mamo, mamo, brzuch mnie boli, jakbym najadł się fasoli, jakbym połknął łydkę śledzi, coś takiego we mnie siedzi. No tak, to było w przedszkolu. To był taki kwiatek na dzień mamy. Mama do dzisiaj trzyma tą laurkę, takie wspomnienie. Tak, moja mama nadal przechowuje laurki, które dostała od nas. Kiedy my jeszcze byliśmy dziećmi, chodziliśmy do podstawówki. Niektóre nadal stoją gdzieś na półkach albo wiszą na przykład na lodówce, które teraz dostają. Tak, do dzisiaj mama ma całe pudełko laurek, ale nie tylko moich, ale również mojego brata. I bardzo fajnie zobaczyć takiego po tylu latach. Zasługuje na brylanty, ponieważ jest najlepszy na całym świecie. Uważam, że moja mama zasługuje na brylanty, ponieważ jest niezastąpiona. Jest osobą, na którą zawsze mogę liczyć i nigdy nie zostawiła mnie w potrzebie. Tortu raczej bym nie upiekł, lecz proste ciasto. Blok czekoladowy. Z margaryny, kakao, mleka w proszku i herbatników. Wszystko bierze się do garka po kolei, sypuje, miesza. Kruszy się herbatniki, wrzuca, wymiesza. Wylać w foremkę, poczekać aż ostygnie i wrzucić do lodówki. I na drugi dzień będzie gotowe słodkie ciasto. Najczęściej mama sama się gniewała, gdy przynosiłem za ocenę albo wracałem późnymi wieczorami do domu. Moja mama gniewa się zawsze, kiedy widzi na wyświetlaczu swojego telefonu połączenie o nazwie sekretariat Tuchola. W sumie nie wiem. Róże, może jakieś storczyk? O, bo taki lubi. Ale żeby nie sztuczne i żeby tak postały ze 2-3 dni. Mojej mamie sprawiłyby radość nowe hortensje w ogródku. Najbardziej by się cieszyła to pewnie jakieś drugie kwiaty, fajne, nie wiem, jakiś może fajny film, zabrałby ją może do kina, ale pewnie najbardziej by się cieszyła z dobrych ocen, z dobrego zachowania, że na pewno, żeby już nie przychodziło więcej nagan z internatu. No po prostu, żeby wszystko się dobrze układało, żebym grzeczny. No, a najbardziej by się cieszyła, gdybym jej po prostu powiedział, że ją kocham. Myślę, że najlepszym prezentem dla mojej mamy był jakiś symboliczny kwiatek i dobre słowo. No tak naprawdę najbardziej cieszy się wartość mentalna. Myślę, że moja mama najbardziej by się cieszyła z tego, gdybym podarował jej prezent bardziej o wartości sentymentalnej, aniżeli pieniężnej. Swojej mamy na dzień matki najbardziej bym kupił jakąś ładną figurkę na stolik, na biurko, na szafkę, ponieważ moja mama najbardziej lubi właśnie takie figurki. Słonik, aniołek i tego podobne rzeczy. Moim zdaniem moja mama najbardziej ucieszyłaby się z tego, jak wraz z moim rodzeństwem moglibyśmy się spotkać po prostu w domu i spędzić trochę czasu w gronie rodziny. Czas leci nieubłaganie, szkoła daleko od domu, rodzeństwo też. I żeby móc powspominać po prostu w gronie rodziny te czasy, kiedy dzień matki spędzaliśmy w ogródku, rysując laurki. Tak, aby móc wrócić do tych starych czasów. Z okazji Dnia Matki, ale nie tylko. Chciałam powiedzieć swojej mamie, że bardzo, bardzo mocno ją kocham.